Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie. Bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę. I dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: Wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta, i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia aby mój dom był zapełniony albowiem powiadam wam żaden z owych ludzi którzy byli zaproszeni nie skosztuje mojej uczty przywódca faryzeuszy zaprasza pana jezusa na ucztę ale ten gość pan jezus jest trudnym gościem bo cały czas nie próbuje Nawiązać do takich miłych relacji, które by były jakimś takim uzgodnieniem, takim form, taką formą porozumienia, komfortu, kompromisu. Od razu wchodzi i widzi, że jest coś nie tak. Widzi, że oni zajmują sobie pierwsze miejsca. Widzi, że gospodarz zaprosił samą elitę. Nie, nie ma tutaj żadnych biednych, ubogich, chromych, niewidomych. No i dzisiaj. Kiedy jeden z tych siadników chciał mile się jakoś wypowiedzieć i tak powiedzieć, że będzie w Królestwie Bożym no, wspaniale tak sobie usiąść i zasiadać, to Pan Jezus od razu powiedział przypowieść o pewnym człowieku, który właśnie takich dobrze ustawionych w życiu, zamożnych ludzi, pewien człowiek zaprosił. Można powiedzieć, że tych trzech, których tutaj jest wymienionych, może symbolizować ogół. Liczba trzy to jest pełnia, a więc możemy powiedzieć, że ich było o wiele więcej, ale takich powodów, dlaczego nie przyszli, no, tak dużo nie było. Po prostu zlekceważyli zaproszenie. Pan Bóg zaprasza swój lud. Zaproszenie to zwołanie. eklezja zawołanie oznacza również kościół. Do Kościoła są zaproszeni na ucztę wszyscy, szczególnie właśnie faryzeusze, Żydzi. Ale oni mają inną hierarchię wartości. Pan Jezus jako pokorny sługa Boży, sam Bóg, ale jednocześnie sługa Jachwę. Przychodzi z zaproszeniem, a oni mają inne rzeczy do zrobienia. Co to znaczy, że ktoś kupił sobie pole? Jest przywiązany do pola, do ziemi. Po zakupie trzeba sprawdzić, jak ono wygląda, jak jest zasiane, czy może trzeba było zbierać kamienie, ile ono rzeczywiście ma tych wymiarów, więc prosi, żeby go usprawiedliwić. Również drugi prosi, który jest bogaty, który aż dziesięć wołów, czyli pięć par wołów kupił. Wystarczyło mieć jedną parę czy dwie do obróbki, ale jeżeli ktoś był bogaty, to było go stać. I znowu chciał je wypróbować i prosił o usprawiedliwienie. Bardzo często ludzie szybko się usprawiedliwiają. Nawet katolicy, kiedy przychodzą do kościoła i, nie, i mówią, że nie byli... Ileś dni, ileś niedziel na mszy świętej, no bo musieli wyjechać, bo mieli tam spotkanie rodzinne, bo coś tam, coś tam. No i szybko się usprawiedliwiają. A gdzie tu jest hierarchia wartości? Kto jest ważniejszy? Uczta to jest znak przyjaźni, znak bycia blisko tej osoby. To nie tylko chodzi o to, żeby zjeść posiłek, ale po prostu. Pocelebrować, poświętować, pobyć z tą osobą, którą się chcemy zaprzyjaźnić, przyjaźnimy. Co to znaczy, że ktoś nie ma czasu? Ten ostatni to już w ogóle nawet nie powiedział, miej mnie za usprawiedliwionego. Po prostu mam inną osobę, która mnie bardziej interesuje. Jest to moja żona. Może tak być, że człowiek zapomni o Bogu, zapomni o Bożym świecie, bo ma tylko żonę. Wszystko mu przysłoniła. Jeżeli Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, to wszystko się rozleci. Święty Augustyn powiedział: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. A w zasadzie chodzi o to, żeby Bóg nie tylko był na pierwszym miejscu, ale stał się jedynym Panem. Bo jak będzie wielu Panów, to nie wiadomo komu będzie trzeba służyć. A chodzi o to, żeby Bóg był moim Panem jedynym Zbawicielem. Bardzo Bolesne jest doświadczenie Boga, kiedy robi wszystko, żeby nas zaprosić do siebie, a ta uczta już się teraz zaczyna. Każda msza święta, której uobecnia się ofiarach Chrystusowego Krzyża, tam jest chleb, tam jest wino, ale tam jest też ciało i krew Chrystusa. I przechodzenie obojętne wobec takiego zaproszenia jest no, wielkim odrzuceniem Boga. Wywołuje gniew Boga. Byłem niedawno w miejscu, gdzie w San Giovanni Rotondo odszedł do nieba święty ojciec Pio. On tam spowiadał wiele, wiele godzin, ale jednego grzechu nie rozgrzeszał. Gdy ktoś przychodzi i mówił, nie byłem w niedzielę na mszy świętej. Wija, wynoś się! Przerywał spowiedź. Nie chciał dalej spowiadać. Bo ludzie sobie nie zdawali sprawy, co to znaczy odrzucić zaproszenie Boga. Czasem projekt nie jest w stanie zrozumieć. Kiedyś ksiądz Pawłukiewicz opowiadał, że był taki staruszki w domu opieki społecznej, która rozmawiała z nim, ale w pewnym momencie zaczęła rozkładać takie plastikowe talerzyki, plastikowe widelce, noże, łyżeczki, kubeczki plastikowe. I zapytał się, dlaczego to robi? Ona mówi, bo mam dzisiaj urodziny i przyjadą moje dzieci, a czy pani zaprosiła swoje dzieci? No przecież wiedzą, kiedy się urodziłam, myślę, że przyjadą. Ale pod koniec tej rozmowy zaczęła zbierać te talerzyki, te wszystkie sztuczce plastikowe i kubeczki i sobie tak mówiłam, no pewnie coś im wypadło, nie mogli przyjechać, ale widać, że łezka wokół jej się kręciła. Muszę sam przyznać, że kiedy tak sobie pomyślę o mojej pierwszej mszy świętej, prymicyjnej, i o księżach i o siostrach zakonnych, których zaprosiłem, a nie przyjechali, nawet nie dali znać, dlaczego nie, też było mi przykro, że ani jeden ksiądz tak oprócz tych, którzy coś tam mieli zrobić przy ołtarzu, ani jedna siostra zakonna, to też jest taki trochę. Jakby znak uczestnictwa w tym bólu, który uczestniczy Bóg, kiedy nas zaprasza. Gdybyśmy tak popatrzyli na statystyki, jakie są w Kościele Katolickim w Polsce, ilu z zaproszonych rzeczywiście przychodzi w niedzielę na mszę świętą, to jest wielkie, wielkie wołanie o przebudzenie, bo serce Boga jest zranione. Bo jeżeli nie będziemy Słuchać serca Boga, to nie dojdziemy do nieba. Na ucztę niebieską. Już tutaj ta uczta się zaczyna. Już tutaj to niebo się zaczyna. Jesteśmy w Oktawie wszystkich świętych. Żeby dojść do nieba razem z wszystkimi świętymi, już tutaj na ziemi rozpoczyna się niebo. Warto tak zapytać się, czy odpowiadam na to zaproszenie? Jak odpowiadam? Jak przeżywam? Czy jako coś. Czy to jest jakieś radosne, czy też nie. Patrząc z perspektywy czasu dwóch tysięcy lat. To pierwszymi, którzy byli zaproszeni, to byli Izraelici, szczególnie faryzeusze. Sam Pan Jezus był traktowany jako jeden z faryzeuszy, bo podobnie nauczał. A jednocześnie oni go odrzucili, <laughs> stali się prześladowcami. I można by powiedzieć, że zrobiło się miejsce po nich. I to miejsce zajęli. Boganie, którzy w pewnym sensie też byli ubodzy, jakoś traktowani jakby na uboczu. Zauważmy, że są trzy zaproszenia. Pierwsze zaproszenie to dla tych właśnie, którzy są bogaci i zajmują ważne stanowiska. Drugie zaproszenie dla chorych, ubogich, ale jeszcze są miejsca. I trzecie zaproszenie dla w ogóle gdzieś spoza miasta gdzieś spoza tej społeczności. A więc możemy powiedzieć, dla nas Boga. I dziękujemy Panu Bogu, że nas też zaprasza. Bądźmy dzisiaj wdzięczni za to zaproszenie. Pomyślmy o tych, którzy potrzebują tego zaproszenia. W imieniu Jezusa Chrystusa zapraszajmy też innych na mszę Święte. Bądźmy takimi sługami Boga, którzy wychodzą na opłotki i zapraszają. Na mszę święte. Ksiądz Ruotolo, Dolindo, Dolindo Ruotolo, miał taką grupę kobiet, która wychodziła na ulicę i zapraszała do kościoła. Ludzie przygodnie przechodzący sobie ulicą nagle spotykali jakąś kobietę, no i ona, mówi, No proszę, zapraszamy, może się pan zatrzyma, posłucha kazania na mszy świętej, może pan później porozmawiać z tym księdzem po, po mszy. I okazywało się, że wiele razy. Takie zaproszenie kończyło się nawróceniem, nawróceniem ateisty, poganina, czy kogoś, kto nawet walczył z Kościołem. Dużo może zrobić takie właśnie zaproszenie. Zapraszajmy w imieniu Jezusa Chrystusa na msze święte. Moi drodzy, na tę drogę bycia takim ewangelizatorem, sługą, który zaprasza na Bożą ucztę, na mszę świętą. Do nieba. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.